Witam w drugiej części perfumowego przewodnika po Rossmanie. Przy ostatniej wizycie sprawdziłam, jak to jest aktualnie z taką dostępnością stacjonarną do różnych zapachów Solinote, bo faktycznie w aplikacji już pokazywało tylko kilka. Widzę, że tonki nie ma. Odświeżyłam sobie praktycznie wszystkie. Sprawdziłam, kiedyś bardzo pobieżnie sprawdzałam migdał. Sprawdziłam po komentarzu Julii. Jest wiśniowość, w tonce też była wiśniowość, natomiast u mnie tak się okazało, odebrałam jednak jako taką wiśnię z migdałem, ta migdałowość jednak też się zaznaczyła. Za to ktoś mnie dopytywał o to herby czy herbes zen. Ja je kiedyś sprawdzałam, jak one weszły i właśnie tą maczę, odebrałam je pozytywnie. Teraz jak sprawdziłam maczę, już nie do końca odbieram pozytywnie. Natomiast herbezen czy herbezen, taka trochę powiedzmy miętowa herbacjaność, taka trochę w stylu miętowej herbaty Comme des Garçons czy też Fogliette z L'Herbolario. Sprawdziłam Cerisier, Pomgranat, jakieś Cerisier kiedyś dawno temu miałam, bukła. Jeszcze tych solinot nie było w Polsce. Pomgranat, bo kiedyś dawno temu opowiadałam właśnie między innymi o Cerisier, że były dosyć w stylu Sherry Indie. Wydaje mi się, że coś się zmieniło, albo tak mi się odbiór zmienił. Już ich tak nie odbieram w sumie pozytywnie. Znaczy, nie są złe, ale bardziej chyba tak. No nie wiem. Pomgranat trochę chemicznie, powiem szczerze. Nie do końca. Wanilia straszna, w moim odczuciu jednak. Znam inne lepsze budżetowe, zresztą jest film o 9 budżetowych waniliach. Z tych 6 na dzień dzisiejszy ceniłabym te dwa pierwsze od lewej pozytywnie. Oprócz tego w niektórych Rossmanach jest więcej. Chyba w Rossmanie w Matarni było ostatnio 5 czy 6 testerów z tych pomadek Cacharella, ale w ogóle te pomadki Cacharella przeważnie są w każdym Rossmanie, ale niekoniecznie są testery. Przeważnie testerów jest tam powiedzmy nie wiem, 2, ale tam faktycznie w Matarni, w Gdańsku, na obrzeżach było bardzo dużo. I wówczas też trochę marek arabskich. Dajcie znać, czy ktoś gdzieś widział tą drogerię Jawę. Wydaje mi się, że w Wrocławiu byłam. Natomiast to jest też tak w ramach tej drugiej części odnośnie Rossmana. Słabo chyba te promocje były, jak dzisiaj niby Black Friday. Ja w ogóle jestem na odwyku od wczoraj i dodatkowo jestem na 2 dniach. 2 dni na głodówce jakoś jeszcze daję radę. Już mam wrażenie, że już mi słabo. Znaczy słabo. Powiem tak, głodu nie czuję, ale głowa mnie trochę boli i oczy i w ogóle nie wiem, trzeba więcej pić wody. Natomiast nie wiem, co chciałam powiedzieć. No dobra, myślę z tym, no jakoś wytrzymuję. Jakoś do jutra wytrzymam. Jutro może jeszcze zrobię trzeci dzień i koniec. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie właśnie też obiecałam, po Rossmanie będzie Hebe. Chyba. Porobiłam ostatnio, jak byłam, trochę zdjęć i tak dalej, co tam sprawdzałam. Może później Superfarm. Wydaje mi się, że dostępność do Rossmana jest chyba z wszystkich najlepsza. Hebe, Superfarm w większych miastach, z tego co kojarzę. Ja wam w końcu nie wiem, gdzie ona jest, ale czasami gdzieś bywa. A, i odświeżałam sobie, czy sprawdzałam ten Elizabeth Arden New York City, była i Lore, klasyczną, Laura Bellotti. Były te takie właśnie, czy dekanty, czy próbki. Także to tyle.